Dzień dobry państwu, witam serdecznie. W sieci zawrzało po tym jak opublikowano bardzo specyficzne karty powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Dlaczego specyficzne? A to dlatego, że wysyłane cywilom. Tak, drodzy państwo, cywili zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny można brać przymusowo, przepraszam, obowiązkowo na ćwiczenia wojskowe i po takich ćwiczeniach oni stają się już pełnoprawnymi żołnierzami, gdyż... Po takich ćwiczeniach są zmuszeni do złożenia przysięgi. Jeśli nie złożą tej przysięgi, to grozi im do 3 lat więzienia. Jeżeli złożą taką przysięgę, to już są pełnoprawnymi żołnierzami po złożeniu przysięgi. I na przykład w przypadku ogłoszenia mobilizacji, może im się trafić tak, że będą mieli 6 godzin na stawienie się w jednostce. Tak, drodzy Państwo, jeszcze nie tak dawno mówiono nam, że Będziemy Ukraińców odsyłać na front, a tym razem tak się złożyło, że dla wielu z nas coraz bardziej realna jest perspektywa, że w razie władowania nas w konflikt zbrojny na Ukrainie, my będziemy siłą wcielani do wojska i wysyłani na Ukrainę, a w tym czasie będą nam machać Ukraińcy, którzy może nadal zostaną w naszym kraju na polskich zasiłkach, a może będą na przykład uciekać dalej na zachód, na przykład. Do Niemiec. Taka, drodzy Państwo, ciekawostka. Nie chcę mówić, a nie mówiłem, choć mówiłem, jak tylko tak zwana ustawa o broni ojczyzny wchodziła, zwracałem uwagę, że ona daje możliwość wcielania de facto przymusowego do wojska cywili, że każdy człowiek z kategorią A może być wezwany na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. One nie są przymusowe, ponieważ nasi. Politycy nienawidzą słowa przymus ze względu na to, że słowo przymusowa służba wojskowa no, bardzo źle się kojarzy z prawami człowieka, raczej ze. Złamaniem tych praw człowieka. W związku z tym nasi politycy i nasi wojskowi w kontekście wojska słowo przymusowy zamieniają na obowiązkowy. A jaka jest różnica między przymusem a obowiązkiem w kontekście wojska, to najlepiej to pokazują wezwania na obowiązkowe stawiennictwo się na komisji wojskowej. To wezwanie dostajesz oczywiście do obowiązkowego się stawiennictwa. Broń Boże, nie przymusowe. Nie no co ty jeszcze ktoś by powiedział, że jakaś Konwencja jest łamana o prawach człowieka, to tylko obowiązkowe stawiennictwo, żadnego przymusu. Ale jeżeli się dobrowolnie, obowiązkowo nie stawisz na tej komisji, to zostaniesz przymusowo doprowadzony przez policję. Czyli, tak naprawdę, co różni obowiązek od przymusu w kontekście służby wojskowej w Polsce? Jeden etap. Albo obowiązkowo się ustawisz, albo zostaniesz przymusowo doprowadzony. No, coś, drodzy Państwo, takiego bardzo, powiedziałbym, hipokrytycznego. E, także w sieci trochę, y, trochę, y, trochę wrze. Ludzie mówią, jak tak, y, do niedowiary, bo ludzie się dopiero teraz budzą, bo jak się ludziom pokazywało paluchem, zobacz, tu to jest napisane w tych przepisach w ustawie o broni ojczyzny, że każdy człowiek. Y, Raczej znaczy nie, prawie każdy człowiek mający kategorię A podlega, i, i, i że mogą zgodnie z, umową, zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny cywili brać obowiązkowo, a w praktyce przymusowo do wojska, to nie, nie ma takiej opcji, przecież nikt by tego nie zrobił. No, no teraz drodzy Państwo, no widzicie kartę powołania. Przypomnę tylko, że jakoś przed wyborami, ale nie tymi, tylko tymi, tymi do Parlamentu Krajowego, była taka aferka, że na takie ćwiczenia obowiązkowe cywili y, też próbowali brać, i wtedy była taka sytuacja, że wzięli m.in. na takie ćwiczenia człowieka z wykopu, który tam był dość popularny na tym wykopie, i. No, zrobił taką dość dużą baferkę, że jak to mnie, cywila, biorą przymusowo do wojska, jak tak można. No i wtedy zrobiła się bardzo duża afera, bo to media głównego nurtu podłapały, a że było przed wyborami do parlamentu. No to wojsko się z tego wycofało i powiedziało, że nie, 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 nie. No teraz już jest, drodzy Państwo, po wyborach, i to nie tylko po wyborach do parlamentu krajowego, ale jest też po wyborach do europarlamentu. Drodzy Państwo, tak jak żeśmy powiedzieli przed da materiale z Krzyśkiem Jackowskim, że no teraz się zacznie, tak? teraz już po wyborach politycy mogą sobie śmiało korzystać z przywilejów, jakie sobie dali w tym wypadku, przywileju przymusowego orobienia z dowolnego człowieka hmm, sprawie, sprawie, bo to robi wielką różnicę dowolnego człowieka hmm, z kategorią A wojskowego, no teraz już to jakby nie wpłynie na wynik wyborów, no to sobie zaczęli zwróćcie uwagę Państwo, jaka perfidia. Tutaj w prawym górnym rogu tego tej karty powołania macie Państwo datę, kiedy to zostało wystawione 21 maj 2024 roku, czyli przed wyborami do Europarlamentu. A według informacji, które dają ci ludzie, którzy Ci ludzie, którzy no, po prostu dostali te karty powołania, to zaczęły one docierać do adresatów w tym tygodniu. E, czyli dość długo się musiały przeleżeć. Pytanie, gdzie się tak długo przeleżały? Czy się tak długo przeleżały na poczcie? Bo nie wiem, ta poczta jakoś tak strasznie źle działa, e, strasznie niedobrze działa. Nie wiem, no wiecie, no, dwa tygodnie podać się na poczcie przeleżały, czy może raczej, drodzy państwo, trochę się przeleżały w tym. E, WCR, czyli Wojskowym Centrum Rekrutacji, że zostały wy wystawione jeszcze na długo przed wyborami do Europarlamentu, ale zostały troszeczkę później wysłane, tak żeby zaczęły trafiać do ludzi po wyborach do Europarlamentu. No, drodzy Państwo, w każdym tym przypadku sprawa jest bardzo podejrzana, bo jeśli one przeleżały się w WCR-ach tak długo, żeby, yy, no, Docierały do ludzi po wyborach, no to ewidentne jest upolitycznienie tych WCR-ów. Jeśli natomiast poczta, która zwykle dostarcza list w dwa dni, do góry 3 dni i już jest, teraz nagle od 21 maja, czyli od, od wtorku, 21 maja, no to jest jeden tydzień, drugi tydzień. Proszę Państwa, trzy tygodnie prawie to szło na poczcie, no to już coś bardzo, bardzo mocno nie tak. No w, w tym wypadku oznaczałoby to jakieś grube upolitycznienie poczty polskiej. Tak czy siak, coś jest bardzo mocno nie tak. Zwróćcie też Państwo uwagę, jak mało mają czasu ludzie, którzy dostali te wezwania. Podkreślę, tutaj chodzi o cywili, ludzi, którzy nigdy w życiu nie mieli nic wspólnego z wojskiem. Nic, nigdy nic nie mieli wspólnego z wojskiem. To są zwykli cywile z kategorią A, którzy w tym momencie są de facto, mówię de facto, bo oczywiście zaraz jakiś prawnik na usługach polityków, który będzie się czepiał słówek, powie, że to nie jest tak, że jest inaczej, ale w praktyce to jest przymusowe wcielanie ludzi do wojska, bo to, to działa tak, że dostajesz takie wyzwanie i masz dwa wyjścia. Albo na przykład, złożysz wniosek o służbę zastępczą, lub masz dobrego adwokata, który zasłoni się tym, że ty nie podlegasz, o tym sobie troszeczkę będziemy mówić w dalszej części tego materiału, e, no albo idziesz, albo idziesz, albo nie idziesz, tak? No i masz do wyboru. Jeżeli nie złożysz, w, nie złożysz e, skutecznego wniosku o, o służbę zastępczą, lub jeżeli w sposób skuteczny twój prawnik mówiąc krótko, cię nie wybroni, no to masz tylko dwie wyjścia. Albo idziesz, albo nie idziesz. Jeżeli nie pójdziesz, no to słuchaj, no to za to jest, yy, są sankcje. One są opisane w ustawie o obronie ojczyzny. Można za to nawet pójść siedzieć. Więc no, nie radzę nie iść. Generalnie no, zrobią z ciebie, robią z ciebie kryminalistę, jeśli nie pójdziesz generalnie. Yy, I tutaj... Też wiem, że dużo ludzi, którzy nie chcą iść do wojska, mówi: a wolę odsiedzieć sobie w ciupie niż y, przymusowo być wysłany na front. Bo to władowanie nas w konflikt zbrojny moim zdaniem już jest coraz bliżej. I Dużo ludzi mówi, że wolę siedzieć w więzieniu niż, niż iść na front. Przestrzegam przed takim myśleniem. Pomijając fakt, że zwróćcie uwagę, że jakiś czas temu jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiła wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialna za więziennictwo, to decyzja o wypuszczeniu z więzień około 20 tysięcy przestępców po to, żeby zrobić miejsce dla 20 tysięcy innych. Mi się już wtedy paliła lampka o... Pewnie szykują miejsce dla tych, którzy nie będą mieli ochotę, ochotę siłowo, przymusowo być wcielani do wojska. No teraz już mi się ta lampka pali jeszcze bardziej. No to, drodzy Państwo, ja po pierwsze podkreślam, że prawa nie, nie wolno łamać, nie należy łamać. Um, I ja jestem legalistą, zawsze zniechęcam do łamania prawa. Ale, i to jest dla mnie jakby taka wystarczająca rzecz. Jest prawo, jakie jest, trzeba było mnie słuchać, ile Ponad dwa lata temu, gdy alarmowałem, jak chora jest tak zwana ustawa o broni ojczyzny, i podkreślałem, że każdy poseł poprzedniej kadencji jest zhańbiony tą ustawą, gdyż żaden, po prostu żaden nie zagłosował przeciwko. Niektórzy są zhańbieni podwójnie, bo niektórzy po prostu nie zagłosowali przeciwko tej ustawie, a inni, jak na przykład konfederaci, którzy nie zagłosowali przeciwko tej ustawie, jeszcze potem ten na sprzeciwie medialnym, Wobec ustawy, które się nie sprzeciwili w sobie, próbowali się lansować i wybijać. Tak, drodzy Państwo, Konfederacja to jest do tego Stopnia konfabulacja e, partia hipokrytów e, i m, takich mąciwodów, że nie zagłosowali przeciwko ustawie o broni ojczyzny, a potem w mediach próbowali się wybijać, mówić, że to jest zła ustawa, jednocześnie nie sprzeciwiając się jej w Sejmie. To tak jakby bić, w żo bić żonę, a chodzić do, um, do telewizji i mówić, że się będzie walczyło z przebocą. Takiej sytuacji nie wiem, czy była, ale jest taki jeden polityk, który podobno złamał szczękę matce, a się wybija na walce z przemocą. Więc i takie rzeczy są, choć w innej partii. Drodzy Państwo, także tutaj trzeba było wtedy jakby walczyć razem ze mną o zmianę tego prawa, którą wprowadzili politycy, która de facto czyni rezerwistą każdego człowieka po po kategoryzacji wojskowej, chyba, że ma kategorię E, jak masz kategorię D, też jesteś rezerwistą i też cię mogą wziąć przymusowo do woja, pamiętaj, tylko w innych trochę okolicznościach. Ehm, no a teraz, no to, drodzy Państwo, moim zdaniem trzeba walczyć o zmianę prawa. A i pamiętajcie, że ci politycy, którzy... Z nas wszystkich zrobili potencjalne mięso armatnie, z kobiet też. Ta ustawa jest genderowo niedyskryminacyjna. Kobieta czy facet traktują mniej więcej tak samo. No to siebie od obowiązkowej służby wojskowej uchronili. Polityków to w żaden sposób, drodzy państwo, nie dotyczy. Co jest tutaj jeszcze, drodzy państwo, moim skrawnym zdaniem, także to, to, to jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, zwróćcie państwo uwagę, co się dzieje na Ukrainie, gdzie. E, 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 gdzie e, no, byli, były, byli już takich cycwaniaczy na Ukrainie, którzy popełniali jakieś drobne przestępstwa, żeby pójść do więzienia, no bo więźniów się nie wysyła na front, nie? No to zdaje się, że jakiś czas potem więźniów wysłali na front, nie? Także drodzy Państwo, ja uważam, że nie wolno łamać prawa z samego faktu, że po prostu łamać prawa nie wolno, ale jeszcze no, dodatkowo zdziwicie się, że złamanie prawa nie uchroni was przed wysłaniem na front, gdyby coś. Gdyby coś, także, a w papierach będziecie mieli, że jesteście dezerterem, nie? Eee, tyle, drodzy Państwo. Także tutaj, mm, także, 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 to ta jedna rzecz, no, masz do wyboru, tak? Albo nie idziesz, no i wtedy e, wtedy konsekwencje karne, albo idziesz. Jak pójdziesz, no to po, po takim ćwiczeniu... Po takim ćwiczeniu jesteś pełnoprawnym ćwiczeniem, żołnierzem, gdyż takie ćwiczenia kończą się przysięgą. I znowu masz do wyboru: albo składasz tą przysięgę, albo nie składasz. Jeśli jej nie skłożysz, to trzy lata więzienia. Jeżeli ją złożysz, to jesteś pełnoprawnym y, żołnierzem. I teraz tak: zdaję sobie sprawę, że przysięga złożona pod przybusem, a. Groźba jest formą przymusu, w związku z tym ta przysięga ma w sposób oczywisty wadę oświadczenia woli, więc zgodnie ze wszystkimi zasadami praworządności jest nieważna, ale uwierzcie mi, nie macie szans się tym zasłonić. Jak już tą przysięgę złożycie, będziecie traktowani jak pełnoprawny żołnierz, łącznie z tym, że w razie wojny zupełnie inne zasady padują i tak dalej, i tak dalej. Co tutaj mi się wydaje szczególnie perfidne? Drodzy Państwo, jak widzicie, te ćwiczenia odbywają się w weekend, 15-16 czerwca, te konkretne, ale tam z informacji, które pojawiają się w internecie, inne WCR-y, kiedyś WKU, wysyłają na inne terminy, troszeczkę inne weekendy. To jest weekend, drodzy Państwo. 15-16 mm, czerwca to jest dokładnie ten weekend. Ted weekend to jest. No trochę niefajnie, nie? Czyli ludzie podostawali w tym tygodniu wezwania na ten weekend. Wydaje mi się to wyjątkowo perfidne, gdyż przypominam, że jak tam mówili ci generałowie w telewizji, że przecież te wezwania na ćwiczenia to będą wysyłane z półrocznym wyprzedzeniem, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, albo więcej niż półrocznym wyprzedzeniem, żeby ludzie mogli sobie wszystko zaplanować, żeby jak najmniej ludziom przeszkadzać w życiu. No to teraz, według tej informacji, którą ci ludzie e, wysła, d, 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 mówią, że w tym tygodniu odebrali wyzwania na ten weekend. No to dobrze kurde, że nie w piątek. Dobrze, że nie w czwartek. Bo to jest ewidentnie, wydaje mi się, wyjątkowo późno i wydaje mi się, że to jest perfidia. Um, pomijając, drodzy Państwo, moim zdaniem, brak zbiegu okoliczności, że to się pojawia, że to do, zaczęło docierać do ludzi po wyborach, a nie przed wyborami. I ja tu dostrzegam albo upolitycznienie WCR-ów, albo upolitycznienie Poczty Polskiej, bo to jest dziwne. Tutaj bym prosił te osoby, które to wrzucają do internetu, jakby mogły pokazać yy, yy, te, yy, pokazać koperty, kiedy to było nadane. Bo to nam rozwiąże, czy to, czy to WC, na WCR-ze się przeleżało, czy się na poczcie przeleżało. No ale nawet jeśli, drodzy państwo, 21, 21 maj mamy 14 dni na odebranie korespondencji. Nikt nie ma, nie ma obowiązku być w domu, nikt, jak przychodzi, listonosz, nikt nie ma obowiązku od razu lecieć na pocztę, odbierać jawizę. Takie rzeczy powinno się wysyłać co najmniej kwartał wcześniej. A tutaj mamy, a obiecywano dobrze coś koło pół roku, nie? A tutaj, mamy w ostatniej chwili. Wydaje mi się, że może też tak być, że to jest poza tą perfidnią, o której już powiedziałem, moim zdaniem, politycznie, żeby po wyborach to szło, to druga perfidia, moim zdaniem, Polega na tym, że to daje ludziom bardzo mało czasu na reakcję. Ech, ponieważ ja oczywiście nikogo nie zniechęcam do pójścia do wojska. Wręcz przeciwnie. Nie ja uważam, że każdy, kto chce pójść do wojska, każdy ochotnik, to powinien iść. Naprawdę. Jeśli ktoś, zwłaszcza w tej sytuacji, która jest teraz, ma ochotę zostać żołnierzem, to ma mój bardzo wielki szacunek. Bo o ile 10-15 lat temu, mam wrażenie, bardzo wielu ludzi dekowało się w armii, bo to był bardzo dobry. Kawałek chleba. W wojsku się bardzo dobrze zarabiało, relatywnie względem ludzi z cywila, do tego jeszcze była cała masa różnych przywilejów, a do tego jeszcze w stosunku do na przykład pracy w korporacji, dość łatwa praca. A zagrożenia życia nie było, bo prawdopodobieństwa w wybuchu wojny raczej. Nikt wtedy nie, nie, nie sądził, że może być. Natomiast teraz, gdy zagrożenie wybuchem wojny jest realne, uważam, że jak ktoś teraz idzie do wojska, to jest polski patriota i należy mu się wielki szacunek, wielkie wsparcie. I wszyscy, którzy teraz dobrowolnie idziecie do wojska, macie mój wielki szacunek, bo to już nie jest dekownictwo, to już nie jest próba życia na, na łatwym i całkiem dobrym chlebku. Teraz to jest rzeczywiście służba ojczyźnie. Wielki szacunek dla was, którzy idziecie z dobrej, yy, dobrowolnie do wojska. Macie mój szacunek. Natomiast ja też cały czas uważam, że nie powinno się w żaden sposób przymusowo brać ludzi do wojska z bardzo wielu powodów. E, pierwszy powód, uważam, że jest to stricte nieetyczne i uważam, że jest to łamanie praw człowieka i pierdzielenie w tym niektórych moich przyjaciół, że to jest zupełnie coś innego, obowiązkowa służba wojskowa od przymusowej służby wojskowej, którą zakazują ONZ-owskie e, konwencje, to jest po prostu pierdzielenie, to jest praktycznie to samo, to jest Różnica kosmetyczna. Wiecie, to jest różnica taka jak między pomadką do ust albo szminką, lub między kolor kolorem różowym a magenta. No są ludzie, którzy to rozróżniają, ale ja akurat nie. I gdyby nie to, że kiedyś dla pewnej korporacji kręciłem filmiki reklamowe, to bym za cholerę nie wiedział, że jest taki kolor jak magenta. Tak wiem, ale cały czas nie rozumiem, czym to się różni, kurde, od różu. Dla mnie to jest róż i tyle. Ale nieważne, nie będzie było o kolorach tutaj rozmawiać, nie? Wiadomo o co chodzi, prawda? Um, także ja uważam, że to jest po prostu nieetyczne to jest łamanie praw człowieka. A politycy, którzy pierdzielą o tym, że jest to obowiązek każdego człowieka, przypominam, że sami siebie z tego obowiązku zwolili. Czyli co? Obowiązek, patriotyzm, a sami siebie zwolili. Co oni pierdzielą? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, konflikt zbrojny na Ukrainie pokazał, jak bardzo ochotnicy są dużo lepsi od y, przymusowo wcielanych. Dopóki na Ukrainie walczyli ochotnicy, to Ukraina, przepraszam za wrażenie, ułoiła Rosjan jak chciała. Łącznie stał tą kontrofensywą w 2022, gdzie oni w pewnym momencie weszli w Rosję jak w dusz masło. Nie? Natomiast potem się już ochotnicy zużyli i zaczęli być ludzie z przymusu. No, i jak teraz wygląda sytuacja na froncie? Wszyscy wiemy, Człowiek, który idzie przymusowo do wojska, jest po prostu bardzo słabym żołnierzem. To my wszyscy w korporacjach, w prywatnym biznesie wiemy, że z niewolnika nie ma pracownika, ale tym bardziej z niewolnika nie ma wojownika, drodzy Państwo. Także to jest po prostu marnowanie zasobów, bo taki człowiek na zapleczu mógłby świetnie sobie radzić gospodarczo, mógłby wspierać. Na przykład, swoją pracą, wysiłek zbrojny danego kraju, a na froncie się po prostu zbarduje. Więcej, jak on będzie źle zmotywowany, źle wyszkolony, to on z sobą stanowi zagrożenie dla reszty oddziału. I tak dlatego uważam, że półbusowe branie ludzi do woja jest nie tylko nieetyczne, ale również głupie. Tak uważam. Natomiast, jak ktoś sobie życzy prywatnie, yy, iść prywatnie, yy, iść. Iść yy, dobrowolnie? Ja uważam, że jest spoko. W każdym razie, drodzy Państwo, jak ktoś nie ma ochoty iść, no to musi jakoś zareagować, prawda? I wiadome jest, że mając tak mało czasu na reakcję, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś zareaguje w sposób nazwijmy to profesjonalny. No bo ludzie się za, bo jak dostajesz na przykład, nie wiem, w środę czy we wtorek, e, taki tor. Wezwanie na, wezwanie na ćwiczenia na piątek i to jeszcze na godzinę ósmą to w mózgu zaczynasz mieć nie, czy ja muszę na to iść, nie, czy ja mogę zadzwonić do adwokata, czy adwokat może mi jakoś pomoże, tylko w mózgu masz Boże, co ja zrobię z dziećmi w ten weekend. Tak. No tak to działa. E, to jest typowa próba wybuszenia działania pod presją czasu. No, każda korporacja stosuje takie akcje, na przykład każą ci podpisać umowę bez czytania, bo jest mało czasu i tak dalej. Tutaj zostawienie ludziom kilka dni to jest po prostu podłe. A co można zrobić? Można zrobić kilka rzeczy, ja powiem z grubsza o dwóch. E, pierwsza to można złożyć... E, Oświadczenie, podanie, i pamiętam jak to się dokładnie nazywa, o służbę zastępczą. I to trzeba pamiętać. Takie coś można zrobić tylko w dniu dostania takiej karty powołania. Uh -huh. Także y, drodzy Państwo, tutaj, wy wszyscy, którzy kategorię D macie, proszę, uczulcie swoją rodzinę, żeby ewentualnie wasi bliscy. Y, nie odbierali, nie odbierali za was korespondencji, nie? No bo jak odbiorą za was, nie będzie was w domu, um, no to potem możecie mieć, może już wam, mówiąc kolokwialnie, termin minąć. To jest ta pierwsza rzecz. Więc w razie czego poproście... Poproście listę do wizo, dogadajcie się z jakimś dobrym adwokatem albo radcą prawnym, który Wam ewentualnie takie pisemko ogarnie. I idźcie rano na pocztę, odebrać i już do, potem od razu z, zdjęcie do prawnika i niech od razu szukuje takie pisemko. To jest bardzo ważna rzecz. Albo zainteresujcie się od razu wcześniej m, taką służbą zastępczą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, ale to też trzeba mieć kontakt z prawnikiem, sami nie próbujcie. E, przypominam, że są wyłączenia od, e, od, od obowiązku pełnienia służby wojskowej. E, I to jest artykuł 5 m, ustawy o broni ojczyzny. E, I tutaj bardzo wiele ludzi się łapie, tylko nawet o tym nie wie. Przeczytajmy sobie ten artykuł o obronie ojczyzny. Znaczy ten artykuł 5 ustawy o obronie ojczyzny. Obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, a ćwiczenia to jest służba wojskowa, obowiązkowi pełnienia służby wojskowej w zakresie określonym w nim ustawie podlegają obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski 63 lata. Czyli to też przy okazji te wszystkie moje podróby, które śmiały się ze mnie, bo twierdziły, że to jest nieprawda, że w Polsce 18-latek może trafić w kamasze, przypominam, na Ukrainie mobilizują dopiero 25 latków. No to mam nadzieję, że karma was kiedyś dopadnie, bo pewnie przez was wielu młodych ludzi było uspokojonych, że ich to nie dotyczy, a dotyczy. Ech. To był, to był ustęp pierwszy, ustęp drugi. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają, nie podlegają osoby wymienione w ustępie pierwszym, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby. Czyli, drodzy Państwo, trwale to znaczy, że kategoria i tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ w przypadku kategorii D lub E mamy trwale niezdolny do służby. I teraz tak, D w czasie pokoju, E w czasie pokoju i wojny. Czyli y, teraz, póki mamy pokój, to D cię zwalnia. Ale jak będzie wojna, to D już cię nie zwalnia. To jest bardzo ważne. Czyli jeśli masz kategorię D lub E, na razie cię zwalnia, ale jak będzie wojna, to tylko E. Y, ustęp trzeci. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, a także osoby. I to jest najciekawsze. Sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8. I to jest bardzo ważne. Do, czyli jak twoje dziecko skończy 8 lat, już podlegasz. Ale dopóki ma roczek, 2 latka, 3 latka, 4 latka, aż do 7 latek włącznie, nie podlegasz. To jest bardzo ważne, bo tu jest napisane sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8. To nie jest napisane sprawujące wyłączną opiekę. To nie jest powiedziane sprawujące opiekę, której nie można komuś powierzyć. To jest napisane sprawujące opiekę. Jeśli jesteś ojcem lub matką dziecka do lat 8 i nie jesteś pozbawiony praw rodzicielskich, sprawujesz nad nim opiekę. Ta opieka nie musi być wyłączna i nie musi być cały czas. Możesz być na przykład po rozwodzie i dzieciaki widujesz tylko w weekendy. I tak sprawujesz nad tymi dzieciakami opiekę. Nie podlegasz. To jest bardzo ważne. Teraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi od lat 8 do 18, osobami obłożnie chorymi, osobami wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990, osobami wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998, osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Rehabilitacji zawodowej, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom. Czyli dopiero tutaj w tym zakresie liczy się to, że ta osoba z tobą mieszka i że tej, tej opieki nie można powierzyć. Co jeszcze bardziej umacnia interpretację, że w przypadku opieki nad dziećmi do lat siedmiu nie ma żadnego znaczenia, czy te dzieci z tobą mieszkają i czy tę opiekę można komuś powierzyć. Nawet jeśli tą osobę można powierzyć, bo mieszkacie wspólnie z żoną i żona może się opiekować dziećmi, nie podlegasz. Nawet jeśli te dzieci z tobą nie mieszkają, bo mieszkają z żoną, ale sprawujesz nad nimi opiekę, nie podlegasz. I dopiero kwestia, czy zamieszkują, i czy możesz powierzyć komuś innemu tą opiekę, ma znaczenie, jeśli Twoje dzieci są od, od 8 do 18 roku życia. Może tobie też to będzie. Może masz na przykład 17-letnią córkę albo syna, która z Tobą mieszka i nie masz komu powierzyć tej opieki. Bo na przykład jesteś wdowcem. Albo Twojej żonie lub mężowi, przecież możesz być kobietą, która dostała takie wezwanie, odebrano prawa rodzicielskie. Wtedy też nie podlegasz. To jest bardzo ważne. Przy czym, drodzy Państwo. W, w tych wcr jest straszna biurokracja. Nie polecam e, wykłócania się z nimi e, bez pomocy adwokata. E, uprzedzając wszelkie pytania, gdyby mnie to nie daj Boże spotkało, ja bym dzwonił do mecenała Sa Pałki z kancelarii Ders Pałka. E, bo on mi ogarnia większość spraw moich prawnych i, i, i jestem zadowolony. Natomiast. Każdy z Was niech dzwoni do swojego własnego adwokata lub radcy prawnego w takiej sytuacji. Nie próbujcie takich rzeczy załatwiać samych, sami. To jest zbyt duże zagrożenie, że niechcący wpierdzielicie się w coś i będziecie uznani za kryminalistę. To jest bardzo ważna rzecz. Idźcie z tym do adwokata, idźcie z tym do radcy prawnego, niech Wam pomoże. Sprawa jest dość poważna. Weźcie sobie, drodzy państwo, przeczytajcie w kontekście tego, jak bardzo jesteśmy ładowani w konflikt zbrojny. Takie artykuły, drodzy państwo, ONET. Generał Kukuła ostrzega, mamy dawne wywiadowcze. I drugie w polityce PL. Generał Kukuła może dojść do sytuacji, gdy broń palna zostanie wykorzystana przeciwko nam. Mamy dane wywiadowcze. To jest wprost oswajanie nas z myślą, że ktoś zacznie strzelać z tamtej strony do żołnierzy polskich. No i w tym momencie no to już przecież będzie atak na Rzeczpospolitą Polską. Eee, to jest... Eee, e, to jest przecież... E, do Przyzwyczajanie nas, że możemy się znaleźć w stanie wojny z Białorusią. I pewnie nam powiedzą, że Białoruś jest mała, Białoruś jest słaba i że my sobie z Białorusią bez problemu po poradzimy. Te ja przypomnę, że na Białorusi stacjonuje cała masa nie, wojsk y, rosyjskich. Nie chciałbym, żeby Polska znalazła się w stanie wojny z Federacją Rosyjską. E a nie z nikim innym, drodzy Państwo. Um, a i teraz jeszcze zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Drodzy Państwo, ćwiczenia week weekendowe, żebyście mnie Państwo źle nie zrozumieli. Ja nie płaczę, że tym ludziom, których, się, na których, których teraz siłą zmienia się w żołnierzy, że oni będą ćwiczyli tylko weekend. Nie, nie, broń Boże, nie płaczę. Ja, na to, ja bo, ty, bo ja podkreślam, że ci ludzie w ogóle nie powinni być na przymusowe ćwiczenia brani. Nie wolno, moim zdaniem, nie powinno się brać cywilów do wojska, i dlatego ja uważam, że każdy polityk, który mógł zagłosować przeciwko ustawie o obronie ojczyzny, nie zagłosował, jest zhańbiony i wielka hańba im za to, i oby karma każdego z nich dopadła natomiast i nie tylko posłów, ale również senatorów i prezydenta, który to podpisał. E, oczywiście, broń Boże, nie życzę im nic złego, no to, to jest kwestia mojej wiary, prawda, e, w sprawiedliwość dziejową, że się tak wyrażam, ale broń Boże, nic im złego nie życzę nie chciałbym, żeby nic złego ich spotykało, nic, broń Boże, nic. Może po prostu, żeby kiedyś sobie, żeby kiedyś dotarło do nich, jak jakie wielkie świństwo zrobili, nie wiem, może na przykład kiedyś kogoś z ich rodziny na mocy tej ustawy wezmą do woja, albo może ich samych, przecież nie każdy jest, jest politykiem cały czas. Wielu z tych polityków, którzy nie głosowali przeciwko tej ustawie, a mogli, już teraz nie jest posłami. Ja mam nadzieję, że oni teraz wszyscy zostaną wzięci w kamaszę na, przymusowo na mocy tej ustawy która daje możliwość wzięcia przymusowo w kamasze. No i pan prezydent przecież w przyszłym roku też już nie będzie prezydentem. To ja mam nadzieję, że on się zgłosi do wojska. Skoro tak bardzo kocha ojczyznę, no to jak już przestanie być prezydentem, to, to chyba się zgłosi do wojska, tak? I pierdzielenie, że tak ważna osoba nie może zgłosić się do wojska. Ja przypominam, że w Wielkiej Brytanii yy, książę yy, bez yy, nie następca tronu, tylko brat następcy tronu yy, służył w wojsku, był pilotem helikopterów. No to jakoś w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii Koronowana głowa, monarcha, drugi w kolejce do, do tronu, wówczas mógł służyć w wojsku, nikomu to nie przeszkadzało. To mi się wydaje, że jednak pan prezydent jest zdecydowanie mniej dystyngowany niż monarcha brytyjski. Więc skoro monarcha brytyjski mógł służyć w wojsku, nie było to dla niego ujmą na honorze, to wydaje mi się, że dla pana prezydenta i dla naszych posłów i senatorów też nie powinno być ujmą na honorze służyć w wojsku. Wręcz przeciwnie. Brytyjczycy uważają, że skoro oni wysyłają ludzi ewentualnie na wojnę, to dla nich jest sprawą honoru, żeby też służyć w wojsku, a nasi politycy, i przepraszam, tak trochę nie wiem jak się teraz mówi na sługusów medialnych. No, ich sługusi medialni twierdzą, że polityk nie może iść do wojska, bo to jest ujmę na honorze. No, no Moim zdaniem, ujmą na honorze jest wysyłanie innych ludzi na śmierć, a samemu sobie pisać w ustawie, że ich to nie dotyczy. No, może ja i te sługusy po, medialne polityków inaczej rozumiemy słowo honor. No, mam wrażenie, że ja je rozumiem tak, jak się powinno. No, oni biorą pieniądze od polityków za gadanie głupot. No, wiecie, jak ktoś nie ma honoru, to nie rozumie tego pojęcia, tak mi się wydaje. Ech. Także, no, no, wygląda to dość nieciekawie. Ale do czego zmierzam oprócz tego weekendowego szkolenia? No, drodzy Państwo, w weekend da się czegokolwiek nauczyć o wojsku. Zwłaszcza, że to naprawdę, jak ktoś ma mikre nawet pojęcie o wojsku, to wie jak to wygląda. No, pierwszego dnia no to jest pobranie ciuchów, yy, jakby takie ogólne zapoznanie się z jednostką, nie? No to tam, jeśli będą jakieś ćwiczenia, to raczej nie za dużo, nie? Na drugiego dnia już masz przysięgę. No to może cię wezmą na strzelnicę, a może cię nawet na strzelnicę nie wezmą. No to, a nawet jak cię wezmą na tą strzelnicę, nawet jak sobie ze dwa razy strzelisz, no nawet jak to będą dwie serie, to co, już jesteś wo wojskowym, tak? Niedawno ci eksperci wojskowi mówili, że żeby yy, dobrego żołnierza wyszkolić, to potrzeba dwa lata. A tu co, dwa dni? No jak dla mnie to jest ostre szykowanie miecha armatniego oraz moim skromnym zdaniem to już jest trochę na zasadzie um, takiego przyzwyczajania ludzi, że a, na weekend to pójdę, tak? Na weekend to pójdę, jakby było na 90 dni, bo przypominam, że te ćwiczenia mogą być na maksymalnie na 90 dni rocznie. Jakby od razu dali na 90 dni, no to dużo ludzi by robiło co tylko mogą, żeby na przykład nie pójść. Na przykład poproszą o służbę zastępczą, nie? E są określone przypadki, gdy jakby skierowanie do służby zastępczej jest obowiązkiem. Na przykład światopoglądowe. Na przykład, mam taki światopogląd, że mój światopogląd nie pozwala mi nikogo zabić na rozkaz. Uważam, że. Je... Tak, tak rozumuję Tak, 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 tak rozumuje swój światopogląd, tak rozumuje swoją wiarę. Nie wolno mi zabijać na rozkaz. Nie wolno. Um... I albo na polecenie też mi nie wolno. Rozkaz, polecenie, niewielka różnica, tak? Bo ja uważam, że taki mam światopogląd, że jak ktoś, ktoś każe drugiej osobie zabić, to jest sługusem szatana. Ja mogę mieć taki światopogląd i ty też możesz mieć taki światopogląd. I wtedy bo masz prawo zażądać, że chcesz być do do, tej, do służby zastępczej. No i tak, ale wielu ludzi kalkuluje. Ja na przykład nie kalkuluję, bo ja na przykład mój światobogląd mi po prostu zabrania. Ja nie mogę zabijać. Na rozkaz ani na polecenie. E, więc ja nawet jakbym od razu dostał na ćwiczenia dwudniowe, to ja mówię: mój światobogląd mi nie pozwala do widzenia. E, natomiast, e, Natomiast tutaj e, natomiast dużo ludzi kalkuluje. I dużo ludzi mówi się tak, e kurde, służba zastępcza to trwa wiele miesięcy, a, a tutaj. Yy, a tutaj tylko weekend. To ja pójdę do wojska na ten weekend, fajnie będzie, no wyrwę się z domu, żona nie będzie gderać, odpocznę sobie od dzieci, poznam chłopaków, może jakąś fajną kobitę, no fajnie będzie, tak? Taka męska przygoda, I jeszcze w dodatku. I jeszcze w dodatku, ktoś mi za to zapłacą, nie? no bo tam chyba 100 parę złotych płacą za dzień, to, to za weekend będzie 200 parę. No, no i, będę, i będę opowiadał, jak to było w wojsku. Może będę nie wiem, jak, jak tam szeregowy kukuła z, z TikToka. Nie mylić z generałem Kukułą. Szeregowy kukuła z TikToka, bardzo fajna postać internetowa. Serdecznie polecam TikTok i szeregowego kukuły. No, tylko że to tak nie działa, moim zdaniem. Moim zdaniem, moim zdaniem, to jest moja opinia, moim zdaniem to jest pułapka, że wysyłają najpierw na weekendowe, bo tak naprawdę chodzi tu o to, żebyś już był jako żołnierz po przysiędze. W papierach byłeś, przysięgę złożyłeś, jesteś żołnierz po przysiędze. E, jesteś żołnierz po przysiędze. E, tyle. No a potem, potem zrobisz tą przysięgę, wrócisz za. Dwa miesiące przyjdzie ci nowe wezwanie na ćwiczenia, tym razem już pewnie dłuższe. Pewnie już wtedy dwutygodniowe. Tak podejrzewam. I szczerze mówiąc, to sam nie wiem, co gorsze. E, czy to, że jak już. Raczej inaczej. To by było większą perfidią. Czy wysyłanie na front ewentualny ludzi po dwudniowym szkoleniu i twierdzi, że to są żołnierze? Czy, czy właśnie takie opcja, że już jak już się da złapać na te dwudniowe ćwiczenia, to potem jeszcze dostanie kilka wezwań na ćwiczenia, na ćwiczenia dwutygodniowe, dziewięćdziesięciodniowe, więc w sumie zmarnują mu trochę życie w robocie, nie? no bo szef może nie chcieć tego jakoś dłużej tolerować. No ale przynajmniej, mm, ale przynajmniej, e, jak będzie coś umiał, jak go wyślą na front. To tyle, drodzy państwo. Ja przypomnę, pierwsza rzecz, jak dostaniesz takie pismo. To moim zdaniem, no, chyba że chcesz, chyba że chcesz być wojskowym, ale gdybyś chciał być wojskowym, to ja osobiście polecałbym zgłosić się na ochotnika. Wtedy możesz tam na przykład sobie pogadać do jakiejś jednostki i tak dalej, nie? Także jak chcesz być wojskowym, to to nie czekaj, zgłaszaj się do ochotnika. Ja to serdecznie popieram, serdecznie szanuję zgłaszanie się do ochotnika do woja. Ale jak nie chcesz być żołnierzem, to moim zdaniem pierwsze, co robisz po dostaniu takiego pisemka, to telefon do adwokata lub radcy prawnego, e, no i zastanów się pierwsze, czy masz dzieciaka, bo mały dzieciak możecie bardzo uratować. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.